Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Rozmowa Dnia. Moim dzisiejszym gościem jest dr Aleksandra Rybińska-Bielecka z Instytutu Pamięci Narodowej z oddziału w Łodzi. Dzień dobry Pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Pani Aleksandro, będziemy rozmawiać dzisiaj o jakże ciekawym konkursie historycznym, który Państwo propagujecie. Nosi on tytuł Sukcesy sportowe II Rzeczypospolitej. Pani Aleksandro, proszę mi powiedzieć, jaka jest idea tego konkursu? Przede wszystkim konkurs Sukcesy II Rzeczypospolitej skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych. Jego forma oraz idea ma zachęcić młode osoby do poznania historii sportu II Rzeczypospolitej, do poznania najważniejszych postaci z nią związanych, wydarzeń i poprzez właśnie tą formę atrakcyjną, która się będzie odbywała na telefonach komórkowych uczniów, chcemy zachęcić młode pokolenie do poznawania historii. No właśnie, wspomniała Pani o jakże innowacyjnej formie, jaką jest tworzenie konkursu i w ogóle udział w konkursie poprzez aplikację telefonem komórkowym. Rozumiem, że każdy uczestnik, żeby wziąć udział w konkursie, powinien posiadać telefon komórkowy i musi mieć zainstalowaną pewną aplikację. Tak, oczywiście. Przede wszystkim w konkursie, tak jak już wspomniałam, mogą brać tylko i wyłącznie uczniowie klas 6-8. Formularz, przez który można zgłosić się do konkursu, dostępny jest w umieszczonym regulaminie na naszej stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a także na stronie facebookowej naszego oddziału. Ten formularz wypełnia opiekun ucznia, dyrekcja i poprzez ten formularz szkoły zgłaszają się do nas. Tak jak Pani redaktor powiedziała, warunkiem uczestnictwa, kolejnym warunkiem uczestnictwa jest posiadanie telefonu komórkowego, smartfona lub tabletu, który musi mieć zainstalowaną aplikację iOS lub Android. Wymagany jest także dostęp do internetu mobilnego i wspomniana już zainstalowana aplikacja ActionTrack, bowiem na tej platformie ActionTrack, na tej aplikacji będzie uruchomiony quiz wiedzy. Skąd pomysł na stworzenie akurat takiej formy konkursu? Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej już od pewnego czasu organizuje konkursy właśnie na tej aplikacji ActionTrack. Jest to forma już przez nas sprawdzona. Poza tym, no nie ukrywajmy, w czasach pandemii jest to też wygodna forma. Każdy bezpiecznie przez własnym telefonem komórkowym może podjąć próbę rozwiązania takiego quizu historycznego. Jeśli chodzi o zagadnienia historyczne dotyczące historii sportu II Rzeczypospolitej, jest to temat, nie ukrywajmy, bardzo obszerny. Dlatego też chciałam zapytać, czy uczestnicy konkursu powinni w jakiś sposób przygotować się pod konkretne tematy? Czy oni mogą korzystać z jakiejś bibliografii? Oczywiście, bibliografia na temat historii sportu jest bardzo obszerna, ale pracownicy Biura Edukacji Narodowej też przewidzieli taki problem i na tą okoliczność przygotowaliśmy infografikę o sporcie, o sukcesach sportowych II Rzeczypospolitej, która zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej oraz także na stronie Facebook najpóźniej w przyszłym tygodniu. Również szkoły, które zgłoszą wcześniej chęć uczestnictwa w tym konkursie, dostaną w mailu link, który będzie bezpośrednio kierował do tej infografiki, tak aby uczniowie mogli merytorycznie w tą skondensowaną wiedzę po prostu przyjąć, nauczyć się na ten konkurs. Kto może wziąć udział w konkursie? Czy szkoły wysyłają jakiś szczególnie uzdolnionych uczniów, czy może to być każdy uczeń z osobna, który po prostu ma ochotę wziąć udział w takim konkursie?
Absolutnie nie ma tutaj żadnych dodatkowych kryteriów udziału w konkursie. Może wziąć każdy uczeń z klas 6-8 i jak najbardziej do tego zachęcamy wszystkie szkoły. Ja może tutaj dodam, rozwinę tą jeszcze myśl z aplikacji Action Track, bo to jest dość ważne. Po 24 maja zamykamy zgłoszenia, jeżeli chodzi o przyjmowanie tych zgłoszeń do konkursu. Następnie my jako organizatorzy 27 maja wyślemy na mail szkoły kod QR, który trzeba zeskanować, aby pobrać ten quiz na tej aplikacji Action Track. I tutaj mój apel jest taki, żeby uczniowie tą aplikację Action Track pobrali już w momencie, kiedy wiedzą, że będą brać udział w tym konkursie, żeby uniknąć jakichś niepotrzebnych nerwów w czasie samego trwania konkursu. Bowiem dostęp do quizu odblokowany będzie dokładnie 1 czerwca w Dzień Dziecka o godzinie 10. I wtedy rozpoczną się zmagania właśnie wiedzy historycznej dotyczące historii sportu. Konkurs będzie trwał dokładnie 20 minut. Do godziny 10.20 wtedy nasze systemy blokują dostęp do quizu i już nikt tego quizu więcej nie będzie mógł rozwiązać. Będą to pytania typu zamkniętego ABC, czy również pytania otwarte? Przewidujemy, że będzie to 10 pytań jednokrotnego wyboru, tak żeby dla ucznia było jak najłatwiej, ta forma była jak najbardziej przystępna i dostępna dla niego. Może powiem tutaj, co będziemy brać pod uwagę. Przede wszystkim oceniamy poprawność odpowiedzi. To jest pierwsze kryterium. Drugim kryterium jest czas rozwiązywania odpowiedzi. Więc te dwa kryteria będziemy brać pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców. Bo przecież może się zdarzyć i tak, i życzę tego każdemu, że uczniowie odpowiedzą na wszystkie pytania. Oczywiście, więc wtedy musimy mieć jakieś kryterium, które pozwoli nam wyłonić tych najlepszych. A wyłonimy, nagrodzimy, proszę Państwa, 10 osób, pierwszych 10 osób, z czego wyłonimy 7 finalistów i 3 laureatów. To może teraz przejdę do jakże wyczekiwanego tematu przez uczniów odnośnie nagród. Tutaj pani doktor Aleksandra Rybińska-Bielecka wzięła z sobą książkę Historia sportu w Polsce pana Krzysztofa Szujeckiego i taką tą książkę można wygrać w konkursie. Co więcej, może teraz przekażę w ręce pani Aleksandry tę książkę, która powie, co tak naprawdę znajduje się w środku tej książki, oprócz wiedzy merytorycznej. Tak, szanowni Państwo, pierwsza trójka osób, którzy osiągną najlepsze wyniki w naszym konkursie, otrzyma między innymi książkę Krzysztofa Szujeckiego, ale jest to książka wyjątkowa, ponieważ każda z książek jest podpisana przez samego Roberta Lewandowskiego, więc jest naprawdę o co walczyć. Czyli uczestnicy mogą wygrać aż 3 takie albumy. Tak. Przewidziane są dla 1., 2. i 3. miejsca. Każdy otrzyma taki album z podpisem Roberta Lewandowskiego. Myślę, że jest to wspaniała nagroda dla fanów sportu. Też tak uważamy i myślimy, że nie tylko uczniowie oraz nauczyciele zgłoszą się do konkursu po same nagrody, ale także z chęcią zdobywania tej wiedzy historycznej, bo wiadomo, no, trzeba uczniów motywować, ale także pamiętać, że konkurs ma też czegoś uczyć. Chciałam zapytać, czy tego typu konkurs, który teraz realizujecie, miał miejsce w latach poprzednich? Czy jest to zupełna nowość? W takiej formie konkurs jest zupełną nowością. Wcześniej organizowaliśmy konkursy, tak jak pani redaktor wspomniałam, na aplikacji Action Track. Jednak były to konkursy facebookowe, dostępne dla ogółu, dla wszystkich użytkowników tak naprawdę platformy społecznościowej Facebook. Teraz ten konkurs chcemy konkretnie skierować do najmłodszych naszych odbiorców, dla uczniów szkół podstawowych. Dlatego regulamin jest dość rygorystyczny, ten formularz zgłoszeniowy jest kierowany tylko i wyłącznie do szkół, na sekretariaty, tak aby no, jakieś niepożądane osoby nie chciały posiąść, że tak powiem, albumów z podpisem Roberta Lewandowskiego, bo wiemy, że jest to no, dość atrakcyjna nagroda i różne sytuacje mogłyby się tutaj wydarzyć. Czyli jesteście zabezpieczeni? Tak, oczywiście.
Chciałabym jeszcze poruszyć tutaj temat samej historii sportu w Polsce. Jakby mogła Pani doktor przytoczyć kilka ciekawostek związanych z historią sportu w Polsce II Rzeczypospolitej. No, pani redaktor, no to jest oczywiście temat rzeka i mogłybyśmy się tutaj spotykać wielokrotnie. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze sukcesy sportowe II Rzeczypospolitej, to myślę, że warto przede wszystkim wymienić sukcesy, które Polacy osiągali na olimpiadach. Przede wszystkim na igrzyskach, letnich igrzyskach olimpijskich. Mieliśmy tam znaczące sukcesy. Pierwszy, mogliśmy już jako ekipa sportowa wyruszyć na olimpiadę w 1920 roku do Antwerpii, wtedy bowiem odbywała się pierwsza olimpiada międzywojnia. Jednak no niestety poprzez sytuację w kraju, a mianowicie trwającą wojnę polsko-bolszewicką, zawodnicy nie zostali wysłani na tą olimpiadę. Symbolicznie przekazana została na te zawody tylko i wyłącznie flaga Polski, aby podkreślić tą duchowość, obecność zawodników polskich na tej olimpiadzie. W 1924 roku pierwszą olimpiadę, na której wystąpili Polacy, reprezentacja Polski, była to olimpiada w Paryżu w 1924 roku. Zdobyliśmy tam dwa medale, jeden srebrny w kolarstwie na 4000 metrów, był to medal zdobyty drużynowo. I w jeździectwie Adam Królikiewicz zdobył wówczas indywidualnie brąz. Pierwsze złoto pojawiło się dopiero 4 lata później, w 1928 roku. Mamy igrzyska w Amsterdamie i tam Halina Konopacka rzuca dyskiem. Kolejną olimpiadą była olimpiada w Los Angeles, która odbyła się w 1932 roku. I dla mnie osobiście jest ona niezwykłym fenomenem, dlatego że na poprzednie olimpiady wysyłano około 80 zawodników, 70. Do Berlina w 1936 roku ponad setka pojechała. Natomiast do Los Angeles zostało wysłanych tylko 20 zawodników. I tych 20 zawodników, proszę sobie wyobrazić, zdobyło aż 7 medali olimpijskich, w tym 2 złote. Złoto na 100 metrów zdobyła Stanisława Walasiewicz. Był to bieg na 100 metrów, tak jak powiedziałam. Oraz Janusz Kusociński też wywalczył złoto w biegu na 10 tysięcy metrów. Kolejna olimpiada w Berlinie w 1936 roku no już nie przyniosła sukcesów w postaci złotych krążków, ale było wiele innych dyscyplin, na przykład strzelectwo. To był to pierwszy medal olimpijski w ogóle w dyscyplinie strzelectwa sportowego zdobyty przez Karasia. Ale także na przykład brąz w rzucie oszczepem Marii Kwaśniewskiej, zresztą była ona od połowy lat 20. związana z Łodzią. Więc to są takie no, bardzo ogólne informacje, tak naprawdę o każdej z osób można byłoby tu powiedzieć różnego rodzaju ciekawostki. Może jeszcze dodam, cofając troszeczkę swoją wypowiedź odnośnie tych igrzysk w Antwerpii w 1920 roku, sport i wojsko tak naprawdę w II Rzeczypospolitej miały bardzo silne związki, były bardzo silnie powiązane. W jeździectwie, strzelectwie sportowym oraz w szermierce przede wszystkim startowali oficerowie, byli to wojskowi, wykształceni wojskowi. I aż może tutaj zaczerpnę wiedzę ze statystyk, tak, 51 olimpijczyków miało stopnie wojskowe od chorążego po stopień generała w okresie dwudziestolecia, więc można powiedzieć, że te osoby, które uprawiały sport, no były wszechstronne, tak, interesowały się wszystkim i to było piękne. Mhm. Myślę, że nie bez przyczyny pani doktor wymieniła również Janusza Kusocińskiego, bo przecież tutaj na Rytkini mamy ulicę Kusocińskiego. Proszę mi powiedzieć, jak ważną i dlaczego ta postać jest tak ważna dla Łodzi? Jak pani myśli? Myślę, że jest to postać nie tylko ważna dla Łodzi, ale dla całej historii tutaj Polski.
trzeba no niestety powiedzieć, że widmo II wojny światowej, które przyszło w 1939 roku, różnie ukształtowało losy sportowców. Te biografie poszczególnych osób bardzo różnie się układały. Halina Konopacka, podobnie jak Stanisława Walesiewicz, po prostu udało im się uciec w 1939 roku do Stanów Zjednoczonych, emigrowały. Los Janusza Kosocińskiego jest troszkę inny, ponieważ on we wrześniu 1939 roku ochoczo zgłosił się do walki, walczył we wrześniu i mało tego, w tym miesiącu został także odznaczony Krzyżem Walecznych. Ponadto był dwukrotnie ranny podczas tych potyczek z III Rzeszą. Po zakończeniu wojny obronnej w 1939 roku zaangażował się w walkę konspiracyjną. No niestety w marcu 1940 roku został schwytany przez gestapo w Warszawie. Był więziony, torturowany na Szucha w siedzibie gestapo. I no, ostatecznie w czerwcu 1940 roku został wywieziony do Palmir w okolicach Warszawy i tam rozstrzelany w ramach tak zwanej akcji AB, czyli likwidowania polskiej inteligencji przez III Rzeszę. Czy były jakieś sukcesy naszych Polaków pozaolimpijskie? Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałam, to spektrum sukcesów sportowych w okresie międzywojennym jest bardzo duże. I na przykład mamy postać Janiny Kurkowskiej-Spychajowej, bardzo utytułowanej łuczniczki. Była ona aż 64-krotnie odznaczona medalami. Tak naprawdę w historii łucznictwa jest ona najbardziej utytułowaną zawodniczką. Mamy także tutaj na polu łódzkim możemy nawiązać do Stanisława Żwirki oraz do Wigury. Przecież mamy ulicę Żwirki i Wigury w Łodzi. A to, proszę Państwa, słynni lotnicy okresu międzywojnia. W latach 30. wysławili się, wygrywając tak zwany challenge. To były jedne z takich najbardziej popularnych zawodów lotniczych okresu międzywojnia. No niestety później giną oni obaj w katastrofie lotniczej, ale chociażby źródła fotograficzne, które przedstawiają relacje z pogrzebu tych dwóch lotników, jak dużo osób przychodziło na takie pogrzeby, na takie, to świadczy po prostu o tym, jak sport i ludzie związani ze sportem, sportowcy byli popularni. To tak jak można porównać ich do dzisiejszych celebrytów. Przyciągały one po prostu tłumy. Można tutaj wspomnieć także o wybitnym szachiście Akibie Rubinsteinie, który także był związany z Łodzią. On trenował. W latach 30. był chyba jednym z najbardziej utalentowanych szachistów okresu II Rzeczypospolitej. W roku 30. doprowadził polską ekipę na olimpiadzie szachowej, trzeciej olimpiadzie szachowej do złota. Co ciekawe, na siódmej olimpiadzie szachowej, która odbywała się we wrześniu 1939 roku, wiadomo było już, jaka sytuacja jest w kraju. Pomimo to szachiści osiągnęli drugie miejsce i zdobyli srebrny medal na tej olimpiadzie. A sam Akiba Rubinstein no niestety potem cierpiał na problemy psychiczne. Cały tak naprawdę okres II wojny światowej znajdował się w szpitalu psychiatrycznym na terenie Belgii i zmarł w zapomnieniu w domu starców w Antwerpii. Więc tak jak mówię, te losy poszczególnych wybitnych postaci okresu międzywojnia związanego ze sportem różnie się przedstawiały. Naprawdę dziękujemy bardzo pani doktor za tak obszerną wiedzę na temat historii sportu w Polsce w II Rzeczypospolitej. Chciałam zapytać jeszcze, jak pani sądzi, jak bardzo te czasy związane z olimpiadami, z konkursami sportowymi zmieniły się na przestrzeni tych lat?
Przede wszystkim, no, myślę, wydaje mi się, że technika tak poszła do przodu. Zawody organizowane są troszeczkę w zupełnie innym charakterze, choć i wówczas starano się nagrywać filmy sławnych sportowców, politycy też chcieli się fotografować ze znanymi osobami, bo to po prostu było mile widziane, dobrze widziane przez społeczeństwo. Tak naprawdę, oprócz tego, że technika poszła do przodu, wydaje mi się, że za dużo się nie zmieniło. Cały czas czuć tego ducha sportowego, ta rywalizacja jest podtrzymywana. Sport przyciąga tłumy, przyciągał tłumy i przyciąga tłumy dzisiaj. Jest to bardzo atrakcyjna forma dla społeczeństwa, tak? Przekazuje pewne różnego rodzaju wartości. Młodszym pokoleniom uczy pokory, dyscypliny, dlatego warto wpajać młodym ludziom ważność sportu w ich życiu, bo tak jak na przykładach tych biografii, które tutaj bardzo okrojonej wersji przytoczyłam, pokazuje, że procentuje to na przyszłość i te wartości potem były pielęgnowane i podtrzymywane. Dlatego bardzo zachęcam do udziału w konkursie i proszę tak o przesyłanie zgłoszeń, bo naprawdę nie tylko dla nagród warto wziąć udział w tym konkursie, ale także do zdobywania właśnie wiedzy, która zostanie nam na lata. Przypomnijmy jeszcze dokładnie terminy, w których można zgłaszać się do konkursu. Tak, oczywiście. 24 maja do 24 maja, czyli do poniedziałku, oddziały Biura Edukacji Narodowej przyjmuje zgłoszenia w postaci skanów, mailów, można przesłać pocztą. 27 maja my jako organizatorzy do wcześniej zgłoszonych szkół prześlemy link z infografiką oraz kod QR do zeskanowania w aplikacji Action Track. 1 czerwca o godzinie 10 rozpoczynamy zmagania, które trwają 20 minut do godziny 10.20. I jeżeli chodzi o wyłonienie zwycięzców, to jeszcze powiem, ogłosimy tego samego dnia, czyli 1 czerwca do godziny 15 zwycięzcy będą powiadomieni poprzez mail szkoły, ale także będą opublikowani ci zwycięzcy na portalu Facebook i na naszej stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Przypomnijmy, że tak naprawdę ten konkurs ma dość duży zasięg, ponieważ jest konkursem wojewódzkim. Uczniowie mogą się zgłaszać nie tylko z naszego miasta, ale również z całego województwa łódzkiego. Tak, oczywiście. My tutaj jako Oddział Instytutu Pamięci Narodowej swoim zakresem obejmujemy całe województwo łódzkie, a nawet troszeczkę ponad, więc zachęcamy do zgłaszania się szkół nie tylko z terenu miasta Łodzi, ale z całego terenu województwa łódzkiego. Mhm. Czy macie jeszcze w planach stworzenie podobnego bądź kontynuowanie edycji konkursu dotyczącego historii sportu w Polsce? Czy samej historii sportu, to nie jestem w stanie pani redaktor odpowiedzieć. Być może będzie taka kontynuacja zaplanowana dla okresu późniejszego, czyli być może będą to sukcesy sportowe okresu PRL-u. Na pewno forma konkursu przetrwa, tematyka będzie tutaj urozmaicana tak, żeby dopasować ją do różnych potrzeb naszych odbiorców. Mhm. Także, szanowni państwo, ja bardzo serdecznie zachęcam wszystkich uczniów klas 6-8 do wzięcia udziału w konkursie, jak i zapraszam rodziców do wspólnej nauki ze swoimi pociechami. Dziękuję bardzo. Ja bardzo serdecznie dziękuję pani doktor Aleksandrze Rybińskiej-Bieleckiej za gościnę u nas w telewizji Resort. Dziękuję uprzejmie.